Cześć, witajcie, to my, Frodos i Sylwek. Tak, to my, cześć, cześć. Witajcie w customie naszym, fajnym zresztą. Świeżutkim. Świeżusieńkim. W Quebecu jesteśmy, w Kanadzie. Mamy artefakt jeden, szukamy następnego. Cząstkę, tak? Część, tak. Chyba część, bo musimy złożyć go. No to co, to słuchaj, tutaj zakończyliśmy i idziemy dalej daszkiem. Tak, tutaj na balkon nie da się wyżej. Ale tu są... Aha, tak, idę... tutaj daszkiem no trzeba. Idę cały czas... Na rączkach. Na rączkach. Tylko teraz pytanie, czy możemy sobie tutaj odpocząć, bo są takie balkoniki malutkie i na przykład jakbyśmy tak... Zaraz zobaczę, z jednego balkonu na drugi poskakali, nie będzie szybciej. Dobra, wyląduję na tym pierwszym. Może tak? Co? Nie przenika? Bo... Nie. Znaczy wiesz co, nie mogę się wybić jakby z tego, z pierwszego balkonu na drugi, bo no mnie, dobra, to... bo mnie barier... Chociaż nie, można, dobra, można. Tylko trzeba zrobić taki, wiesz, lepszy, że tak powiem, rozbieg. No, ja sobie idę. Idziesz dalej? Na rączkę. Można, tak. Można. Ona jest cały czas strąga na, więc... Pewnie, że tak. Jest okej. A, no i co? I tutaj... A, i kolejny. Czyli do końca. Do końca. Do końca. Tu kolejna barierka. Chyba nic nie było na tych balkonach. Nie, nie. No i co nam to dało? Ty mi lepiej powiedz. Czy tu jeszcze dalej jakby obkrążamy ten daszek tu dookoła? Chyba tak. Dobra, tu ja skoczyłem na balkon. Dobrze. Długi. Aha, i z balkonu chyba tam dalej można pójść. Tak, tak. Dobrze myślę. Dobrze, dobrze. Tak, 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 tak. Idziemy dalej. Jest, tu jest na środku, jest taka wieża i wiem, że tam jest przejście, tam wejście jest na wieżę. Na samą górę. Ale to jest tam jakieś przejście? Nie, bo ja tutaj mam... Czekaj, no ja na razie obchodzę. Tak, i tu jest klucz. Klucz? O. Jest klucz, dobra. I to może być ten właśnie przy tej taczce, tak? Nie, tak. Przy taczce. Rozbijesz okno, rozumiem, tak? Rozbiłem okno i tam jest klucz. Workhouse key. To myślisz, że to będzie przy tych? Ja myślę, że... Ale wiesz co, ja bym jeszcze na chwilkę się zatrzymał bo ja nie wiem właśnie, przy tym ratuszu. Aha, tu chyba gdzieś na górę, ale tu... Tam na samej wieży, na samej górze, tam jakby takie okienko było. No to ja widziałem to okienko. Tylko pytanie, jak tam się dostać. Nie widzę właśnie żadnej, żeby to coś robiło za drabinę, no nie? Bo teoretycznie tutaj jeszcze są te balkony. Ja spróbuję na nie skoczyć. Ja myślę, że słuchaj, nie ma tu. Nie, ona przenika. Mhm. Przenika przez to balkon. No dobra. No to i... Ej. No i dobra. I zaczynam od nowa. Load. Idę tutaj, gdzie te skrzynie, nie? Przesuwaliśmy. Tak, tak. To jest przy taczce, nie? To jest do przy tego taczce. Klucz. Dobra. Zapiszę i tu mamy skrzynię, tak? Ale to może ja ją wcisnę do środka. A dalej można. A jest coś za nią? Przesunę jeszcze tak. Dwa razy dosunąłem. A później... Aha, tu jest przejście za nią, to sobie no jest, zrobię. Jest. O Jezu. Może z shotguna tym razem. O, muzyka się włączyła, wow! No, dlatego shotgun idzie w ruch. Co, już nie ma naboi? Serio? Strasznie słabo było z tymi nabojami. Czy którąś skrzynię można przesunąć. Sprawdźmy tą na przykład. Nie da się ich, bo to jeszcze wygląda jakby można było. Nie. Słuchaj, a tam gdzie... O, widzę dźwignię na górze. To można przesunąć? Nie. Tutaj gdzie przesuwaliśmy, żeby się tutaj dostać, przesunęliśmy dwa razy. Ile przesunęłeś skrzynię? Wydaje mi się, że dwa razy. No i później jak możesz ją odsunąć, to aha, jest sekret. Tutaj... A sekret? Za nią jest dobra. Sekret. Mhm. Ja tutaj widzę, że musimy dźwignię jakąś i znowu nam się klocek podwyższy. Wtedy możemy pójść na górę. Tak, to chyba będziemy musieli... Widzę, tak, widzę dźwignię na górze. A, tu jest dźwignia.
Dobra, to musisz się cofnąć. Musisz się cofnąć tam, gdzie przesuwaliśmy te skrzynie. Za jedną skrzynią, jak sobie tak odsuniesz przejście, jest sekret, a za drugą jest dźwignia, wiesz? Więc... A to są dwie dźwignie, a czy dwie skrzynie, tak? Tak, tak. Jakąś klapę opuszczę. Aha, dobra. Za jedną jest dźwignia. No dobra, widzę. A jakbyśmy sobie to tak... Nie, to nic nam nie da. Może na ten wózek widłowy można wskoczyć. Nie można? Serio? Dobra, widzę dźwignię. I co ona daje? A sekret masz? No wiesz co, jakaś, tak, jakaś tak. Klapa. Aha. Ale nie... Jakaś siatka do... No, siatka taka do zestrzelenia. A można ją zestrzelić? No, ale nie wiem, gdzie to jest. A, to na to nie mogę wejść. Wiesz co, no te dźwignie, co widzieliśmy tam... Bo są na górze dźwignie, widzisz je? Tak, widzę, widzę. Tylko, że jak mamy się tam dostać? Tutaj wszystko jest... No pytanie, co nam ta dźwignia zrobiła? Aha, gdzie, gdzie to jest? Tak, słuchaj, jak tutaj od razu się wchodzi do tego pomieszczenia, nie? Do tego wielkiego z tymi beczkami, nie? No, to co? To od razu na prawo, jak tu wchodzisz, to jest skrzynka, nie? Taka szara. A jest, dobra, dobra, no, już jest na górze. Mhm. No. Tak. I na tą brązową. No, faktycznie. No. I tutaj mamy dźwignię. Ciekawe, co to robi. Chyba klocek, bo tam widziałem w podłodze klocek podnosi, co? No, właśnie o tym klocku mówiłem, że on na pewno tak, się tak. podniesie. Tylko pytanie, czy to nie jest jakaś czasuwencja, wiesz? Aby nie. Nie, nie jest. Nie jest, dobra. A i tak poleciałem na Jola. W sensie, jak to było. A jeszcze się cofnę, czekaj, jeszcze tutaj wyszedł. No ja też. Aha, tam apteczka tam jest. Apteczka jest. Mhm. Dobra, ja po nią idę. A i flary tu są. No apteczkę to ja łyknę z chęcią. Tylko, że jak to złapać tą apteczkę? Jest to po tych skrzynkach i po tym po wózku widłowym, wiesz? Ale właśnie ja wskakiwałem na ten wózek. A, nie da się, wyrzuciło mnie faktycznie. No, jakiś taki dziwny ten wózek. Myślałem, że specjalne miejsce jest na to. Albo od tej dźwigni, gdzie teraz zrobiliśmy, iść na łapkach, jeżeli nam, może te beczki nas nie zatrzymają. No to spróbuj, wiesz, zobaczyć, no biorę flarę. Sprawdzę to, czy to się tak da. Naprawdę nie możemy się tu wybić? Oj, te barierki to takie jakieś... No, też dziwne. Pancerne. Sprawdzę to, czy moja teoria. Jezus, naprawdę. Prędzej ty to zrobisz niż ja. A, dobra, idę tam. No zaraz zobaczę, czy można tak pod tymi skrzyniami. Nie! Nie da rady. Nie da się. Skrzynie nas blokują. No to jak zdobyć tą apteczkę? Nie wiem, na mnie to ten wózek widłowy, on taki... Jakby można było na niego wskoczyć, ale coś z nim jest nie tak. Co za shit, a jakbyśmy tak... Poczekajcie, zcheatuję coś? Nie. Dobra. No dobra, nie chcą to, nie. No ale kurde, fajnie. Wiem, apteczka. Chyba, że coś tam dalej trzeba zrobić, wiesz? Może to... Wiesz, magię zrobi nam. No bo tam będzie za daleko, chyba, że widzimy... Gdzieś tu jest jakiś gsyms taki niewidzialny, czy nie? Widzimy go, czy nie widzimy? Bo może być na łapkach coś. Powiem ci, że poszedłem już dalej. Poszedłeś dalej, dobrze. Ja jeszcze tylko jeszcze coś sprawdzę, ale nie. To jest za daleko, żebyśmy się tam dostali, oczywiście, że tak. No, tak, jeszcze próbowałem, żeby tam skoczyć z rozbiegu. Aha, tutaj jest. A nie. Może to być sekret w każdym razie. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Skoczyłem na dół. O, facet jest. Chodź aha, tu. Aha, a między beczkami nic, dobra. Tak. No, a tam na dole jest facet. Aha, okej, okay. Już wtedy też schodził. Czy nie? Aha, dobra, to jest to miejsce, gdzie my widzieliśmy.
z dźwignią. Myślałem, że można to zastrzelić. No, to ci powiem, że kolejna ciekawa zagadka. Co mówisz? A jak to w ogóle wygląda? Tu któryś z tych skrzyń można poprzesuwać? Coś tego? No właśnie, próbuję, jakby się nie dało. Aha, to jesteśmy po drugiej stronie tej kratki, tak? Dobrze. Tak. A coś tutaj za tą skrzynią? Za tą skrzynią jest ta klapa, co się otworzyła. Aha. Za dwoma skrzyniami w rogu jest... A widzę. No, tylko jeszcze chciałbym zobaczyć, czy tutaj wszystko, żadne z tych skrzyń, z tych kratek. Teraz widzę to. No to dobra, to tutaj nic więcej, tylko to. Dobra, to można było rozwalić. Spadłem. A tu dwie są, słuchaj, do rozwalenia. O. I teraz którą pójść? Co? Nie wiem, ja idę może w tą bliżej rur. Dobra. Może się łączą. Chyba, że one się łączą. Tu po tej stronie, po lewej nie ma nic. Idzie po prawej. No, można przejść dalej. Ale one nie łączą się. I tu mamy dwie dźwignie. No, czyli te, które widzieliśmy z tamtej strony. A. O Jezu, patrz ile dźwigni jeszcze po bokach. O matko, faktycznie teraz widzę. Wow. No to takie co, na YOLO? Jest jakieś podpowiedzi tutaj są? O Jezus. A słuchaj, a tamte kuckowane? Wiesz co, spróbuję jeszcze pójść tam... Tamtym kuckowanym. Tam, no, tam co rozbiliśmy, tą drugą kratkę. Dobra. Co ona daje? No i to zobaczę też. Mało... Mało naboi... A naboje tylko są. O, no dobra. No tak, mamy. Czyli, no... Nie wiem, zaraz zobaczymy co z tymi dźwigniami. Metodą prób i błędów, no. Nie? No, tylko trzeba zapisać pierw. Tak. Przed... Koniecznie. Pociągnięciem. Dobra, zobaczę co w ogóle te robią. Te takie naścienne na razie. Naścienne, dobra, to ja też. Pierwszą, od lewej zaczynam. Pierwszą po lewej. Coś się otworzyło. Aha, tu się otworzyły te kraty na wprost. A to? A teraz spadło. Kraty? No to są takie kraty na wprost, nie? Takie... Aha, dobra, już widzę. No, jak weźmiesz tą drugą też na ścienną, to te kraty się zamykają, więc nie. Biorę tylko jedną, biorę tylko tą po lewej stronie, tą pierwszą po lewej. I teraz spróbuję, słuchaj, te takie podłogowe. Tą pierwszą podłogową. Aha, ona otwiera to, a zamyka to. O kurde. Czyli jakiś mechanizm. Dobra, coś otworzyło. Dobra, tutaj wchodzę tam, otworzyło. O matko, kolejna dźwignia. To zabija. Ta zabija. Mnie nie zabiło. A, nie zabiło cię. I mam otwarte. Słuchaj, ja wziąłem dźwignię, tą pośrodku, bliżej naszego rozwiązania, bliżej wyjścia. Pokaż. Dobrze, mam to samo. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. A nie było tak źle, nie? No, ale wiesz co, takie przerażenie. Mamy to. Co? No wejdź na skrzyneczkę. O! Crowbar. Dobrze. Dobra, i teraz pytanie, gdzie ten crowbar był potrzebny? To było gdzieś na jakimś balkonie, tak? Gdzie skrzynka do góry... Aha! Tak. Tak, skrzynka się do góry nam podniosła i myśmy tam sobie weszli na górę. Dobra, już, tak, już wiem. I ona mówiła no. Tylko zastrzel mnie, nie pamiętam, w którym to miejscu było. Wiesz co? Tu jak to wyjdziemy z tych kanałów... Tak, jak wyjdziemy, no to pewnie sobie przypomnimy bez problemu. Boże, co ona robi? Złapałem się. Ale tak, ale znowu wracanie. Właśnie, zauważyłem, że...
To jest takie niefajne tu, że... Tylko wiesz co, nie mam pojęcia zielonego, jak ja mam wrócić stąd? Czy tą skrzynię można przesunąć? Aha, bo ją można przesunąć. No właśnie, bo nie wyjdziemy stąd. Mhm, no przesunę. Jest coś za nią? Nie. Ej, dlaczego nie chcesz na to wskoczyć? Dobra, wskoczyłeś, myślałem, że jakiś problem zrobi. Mhm. Dobra. I teraz tu... Tylko przez te barierki to się nie da, bo ona blokuje. Dziwne te barierki są. Zaraz zobaczę, to są na górze. Trzeba po tych słupkach, wiesz, żeby się tam dostać. Ale... No, tak zrobione specjalnie. Ale mnie korci, słuchaj, ta dziwna apteczka, nie rozumiem, o co jej chodzi. Jak tam się dostać? Ale po jakich słupkach mówisz? No po słupkach, nie? Bo tam... Aha, dobra. Już wiesz, tam. No. Jeden, drugi. A, dobra, dobra. Nie, na ten dziwik absolutnie nie ma takiej opcji, żeby można było... No dobra, wyszedłem. No, to jest ciekawe, jak wziąć tę apteczkę? No, ciekawe, ciekawe. Gdzie to było? Czy tutaj było ten nasz skrót, jak wyjdziemy od taczki? Tak. Dobra. Ten skróć... A nie, to było... Nie, dobrze, dobrze. Ten skrócik, tak, tutaj? Od taczki. Ja muszę tam jeszcze dojść. Aha, dobra. No, ja mam to. Mam to. No, to jest... To nie jest daleko. Nie jest daleko. No dobra, tak, już kojarzę to miejsce. Mhm. No, wiem gdzie to jest. No, ta fontanna będzie, nie? I tam musisz skręcić na prawo. Tak, 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 no i tam na wprost, mhm, no. Na wprawę. Prosto i w prawo. Tak. Dobra. A co my tu mamy? Naboje do Uzi. Mhm, czyli ciekawe, gdzie są te Uzi. Może w jakimś sekrecie były. O, dobra, mamy to. Mamy tą linę, wiesz? Co chcieliśmy. A, no widzisz, tak? No, super. Mamy to. O Jezus, ale ja się zawsze boję to w customach, bo nie jest to dopracowane, te liny, wiesz? Mhm. Mam nadzieję, że tu będzie dobrze. Bardzo często się spotkałem, że... no w ogóle nie reaguje, nie? Ale naprawdę taka piątkowa jest ta gra. Mhm. Jest bardzo, prawda? Taki żyn. Tak. No. Jeszcze te dzwony wszędzie. Tak, 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 tak. Jeszcze tutaj Larsona i Piera brakuje. Tak. Nie, jak na razie dobrze idzie. Dobrze nie zapraszając. Idzie. Mhm. Jezu, ta lina. O nie, o nie. Ja już nie mam życia, żeby się tak bawić. No bo jak tam wejdziesz, to do gościu ci wyskoczy. A, dobra. I tu wszystko jasne. Mamy drugi kawałeczek tego. Już nie mam apteczek, powiem ci. Bardzo mało tu jest apteczek. No. Wyskoczy ci koleś, nie? Więc no, właśnie strzelam do niego. Dobrze, a ja sobie połączę te dwa kombajn. Bardzo ładnie. I co, musimy się teraz wiązać tą liną? A nie można jakiegoś skrótu tutaj? Skrótu tu. Wracamy no, się liną? Właśnie nie wiem. Właśnie trudno mi teraz powiedzieć, co będzie szybciej. No chyba będzie ta lina szybciej, no nie? Bo tu od razu wyskakujesz i jesteś przy tej fontannie i tam na daszek, nie? Więc znowu chyba trzeba przez linę. O Jezu. Nie wiem, z ilu etapów się składa ten... Czy to jest jakiś jeden level? Ten custom? To też nie wiem, nie wiem. Gdzie walkthrough to nie ma jeszcze, bo to za wcześnie, więc... Nie mogliśmy zobaczyć nigdzie. No, ale bardzo fajnie, wiesz, ja się w ogóle cieszę, że mam do czynienia z czymś nowym. No właśnie. Ja też lubię właśnie tak na świeżo coś więc jeszcze... pewnie autor sam w tym momencie tak zaciekawienie będzie spoglądał na YouTube, może. Myślę, że tak, zerka, kto tam jego custom ogrywa, no nie?
I jak zobaczy, o, Frodo, I know him. Powiedział, co powiedział. And Sylvester? Who is it? Daj spokój. Lara Croft Poland, no co ty? O tak, dokładnie. No. Dobra, bo ja tutaj nie doskoczyłem jestem, wcześniej. Jestem przy tej rozecie. Wow, jak to wygląda. Połączę faktycznie combine i use, dobra. A to jeszcze na daszek można było, czy jak? No, aha, brama się otworzyła. Brama, a słuchaj, a tutaj jeszcze daszek, tak wyżej, coś jakiś no daszek? Ja przez daszek. Ale tutaj, a nie, to za wysoko jest, no, bo chciałem jeszcze tu wejść wyżej jakoś, ale chyba, że poczekajcie. Nie, to się nie da, nie, wymyślam. Ja już bym poza mapę wyskoczył pewnie. Co my tu mamy, no? Ktoś do nas strzela, coś teges. Tu jakieś zejście na dół. A po drugiej stronie? Też, czy one się łączą? To samo, tak, dobra. Łączą się. Ładnie tutaj jest. Wow. No. Netoperek. Netoperek. I to nie jeden. Dobra, coś tu wydaje mi się, że ta podłodze. Ta podłoga taka dziwna jest. Ona się pewnie jakoś otworzy nam. Przejście. Aha, czekaj, bo dobijam. Dobijam nie to. No, masz rację. Mhm. Może tak być. Tylko co tutaj jeszcze? Może za tym witrażem coś? To tak, witraże to tak lubią mieć jakieś, skrywać jakieś przejścia. No niekoniecznie. Jest tu coś? Dobra, to ja cofnę się, bo może coś minęliśmy. Albo mi się wydawało, coś... bo widziałem dźwignię, poczekaj. A tu jest dźwignia naścienna, wiesz? Dźwignia naścienna. Tak? No, gdzie ta woda? Tak po lewej stronie. Jak tu się... No i chyba teraz otworzyło nam tą klapę. Oczywiście, tą podwodną, nie? A rzeczywiście. No. Też się zlewa, nie? Tak, tak. I tu jest dźwignia podwodna. Jak ona w tych szpilkach tutaj pływa, jak to się... Ale daje radę dziewczyna, no naprawdę daje biega, radę. Skacze w szpilach. To żeby halusów sobie nie zrobiła biedna. Co ty tu gościu robisz? Dobra. Co ty tu no, ale cały czas ci sami przeciwnicy są. Nie wiem, no czy tak. Zauważyłeś. Tak. Od Bartoliego. Mhm. Tu za tą rurą, że tak ja powiem, jak boczek. Za rurą? Jak boczek z kiepskich. To jest... Naboje są do shotguna. No i co? Czekaj, bo ja tutaj nie wiem, o co chodzi. A, tu klapencja jest na górze. A. No to bier ładnie. Masz naboje? Tak, wziąłem. Teraz... że co? Klapa jest w suficie. A jest, faktycznie. No. No i co jest? Bierz to, dziewczyno. Może z drugiej strony. No tak, gdzie jest rączka, nie? Dobra, poszło. Wow, jaki kościół. No, trzeba przyznać, że ładnie to wygląda. Dobra, to idziemy do kościoła. Idziemy do kościoła. Otwieram tu jakieś drzwi, ale to na razie zostawiam, bo chciałbym się tu rozejrzeć jeszcze. Coś z tego ołtarza, coś teges. Wow. O, za ołtarzem są uziki. No, wiesz co, jaka profanacja. Troszeczkę. Co? No to ksiądz sobie tutaj... Co one tutaj robią? Pasjonuje się militariami. Tutaj pewnie drzwi są do otwarcia. Tak. Tak. Idziemy tam? No, zapraszam. Dobra. Nie, bo jest, jeszcze są, po drugiej stronie też są, wiesz, więc takie pytanie. Wiesz co, jakiś to jest ogień bucha, o ja pierdzielę. Na lewo.
Co to jest na lewo? A tu jest, gdzie te ognie buchają? Jesteś tutaj? Tak, tak. Czy jeszcze chodzisz po kościele? Nie. To co innego. To kula była. Miałeś kulę? Nie. No to nie, to gdzie indziej jest w takim razie? No bo są właśnie dwa przejścia, w sensie są no, drzwiczki to... do otwierania, są po jednej i po drugiej stronie. Ej. No dobra, to idę tam, gdzie ta kula. Poczekaj. Mówisz kula, tak? Tak, tylko że ja się oczywiście motam w takich... No ej, ja się tak nie bawię. Halo, kulo. Halo. No kulo. Dobra, udało mi się za trzecim razem. No właśnie, tylko nie wiem... A to woda jest! O Jezu, na kolce wpadłem. No. Wow. Ale to naszpikowane jest pułapkami. Jezu! Dobra, udało mi się jakoś... Dobra, może inaczej. Nie pójdę na razie tam. No kula... No to jeszcze później coś będzie? Ja poszedłem od kuli w lewo i tam jest woda i tam są kolce. Aha, bo za kulą jest zamek do otwarcia. Jest zamek do otwarcia. Kluczem. Dobra i tam gdzie cię kolce zabiły, tam można dalej iść, tam jest woda. Wiesz, i trzeba widzę no, tam taki slalom zrobić pomiędzy kolcami. Pomiędzy kolcami. O Jezu. Ale fajna muzyka taka. No taka. Powiedzmy gregoriańska. Pasuje do tego klimatu! Jezus, no, jak ja nie lubię. Dokładnie tak samo. Spadaj. Jest, udało się. No naprawdę dziabło mnie. Piętą zaryła, zawsze piętą no. Zaryła. Jezu, nie rób mi to w tą stronę. To tu jest. Do rozwalenia szyba. Do rozwalenia szyba, mówi. Dobra, jest rzeczywiście. A tutaj niżej coś? Nic nie było? Nie, jakoś nic nie widziałem. Dobra. No to bardzo tutaj piątkowe, nie? Tak. Ten balkon to strasznie mi przypomina właśnie jak był ten posąg taki. No naprawdę. Tutaj się inspirował bardzo. I tu jest taka drabina. Do góry prowadzi. Aha, zlazłem na dół gdzieś, czekaj, jeszcze idę. Tak. No i teraz wejdziesz do jakiegoś, powiedzmy, komina i ten komin z jednej strony ma drabinę. Idę, dobra. Wow, jaka krypta, słuchaj. Czy krypta grota? Ładnie to wygląda. To mi się podoba. A myślę, że się da rozwalić te dzbany. Na co ona celuje? Jak koloseum. Nie da rady dzbanów? Nie, jakoś... Nie toperki. No nie toperki. A co tam jest ciekawego? Żaden z dzbanków nie da rady? Serio. No nie. Nie, gdzie poszedłeś? Tutaj coś jest? Nie wiem, po prostu uchodzę tutaj. O, jest jakiś postument. A na postumencie klucz. Bardzo ładnie. To może ten taki tam, gdzie ta kula, nie? Nie. Pokazuję film. A. Jest tu jakieś Jezu, spadłem. Świetnie. Wow. O nie, jak ja tego nie lubię. Jak ja tego nie lubię. Jedno chyba z najgorszych rzeczy. Nie mogę znaleźć tego postumentu. A jest, dobra, mam. No, bo trudno to powiedzieć. No bier ten klucz. Czemu nie lubisz? No i zobaczysz, czego nie lubię. Spadaj. Ode mnie. O nie! Duszek. Tak. Duszek i klucz, okej. Okay. No. Słuchaj, ale czy było coś po drodze? Może ten ołtarz z tego kościoła? Musimy się jakoś pozbyć tego duszka. Jezu, wpadłem no, znowu w przepaść. Już drugi raz spadam w przepaść. Ja jestem głowa. O co chodzi z tym? Nie wiem, ja cały czas w ruchu jestem. Co, idziemy najpierw po ten klucz, czy co robimy? No ja już go wziąłem. Wziąłem go, aha, ale... wziąłeś go. Lecę dalej. Wiesz co, cały czas w tej grocie jestem, bo może oczywiście tutaj coś będzie. Tak, tutaj coś trzeba jeszcze zrobić. Tam na końcu tej groty...
przejście jest. Nie mam pojęcia, gdzie wziąć, skąd wziąć klucz. A co, nie wiesz? Może... Nie, no bo on mnie tutaj... Czekaj, a może z tej strony, dobra. No idź stąd! Pierdziele. Wiesz tam co? Na końcu groty jest zamek. O, jest tutaj ten ołtarz. Dobra, jest ołtarz. I w nagrodę, słuchaj, jeszcze mamy apteczkę. Zaraz dobra. Mnie zabije, bo po co? No, tutaj jest ołtarz, ją znika ten duszek. Aha, okej. Okay. Czyli wracam się, tak? Muszę się wrócić tą samą drogą. Tak, wrócić się i skręcić na prawo. Do końca na prawo. Ale muszę... Aha. Myślałem, że mam pływać dalej. Nie. Nie. Bądź cały czas w tej grocie. To jest skin. No dobra, idę. Ale tutaj wpadłem do... A może tutaj trzeba przeskoczyć tam... Tak? Muszę przeskakiwać? Tak. No. Jezu, muszę wziąć apteczkę jeszcze małą. Ja już nie mam apteczek. Nie masz? No jest dwie jeszcze zostały. A no, jest, ja też mam dwie. Tu jest wejście na klucz. Dobra, otwieram, tak? Otwieram. No i tam masz ten ołtarz i tam duszek zniknie. Ojeju, jak dobrze. Jest ołtarz, dobra. Zniknął, jest apteczunia. No dobrze, że dają. Dobrze. No tu jeszcze coś jest. Dobrze, to tam gdzie ta kula. Chyba, że jeszcze coś po drodze jakaś była wnęka, bo tak lecieliśmy przez tego duszka. No wiesz co, to na górze jeszcze takie zemsy są, ale nie wiem czy ona... Jest sens po nie wchodzić. Albo tutaj gdzie te przepaście, ale nie. Jezus, w ostatniej chwili się... Nie wiem, no, idealne takie miejsce na jakiś ukryty sekret. No naprawdę, taki klocek jest, słuchaj, tam... Jakbym przez taki... Tam gdzie promienie takie... Bo... Tak. A to tak, nie ma tam klapy czas... Nie, to tylko takie promienie. Nie. To tylko takie promienie. Pomyślałem, że to jest taka, wiesz, klapa do otwarcia. Ale ja to widzę, wiem o co ci chodzi. Nie. Dobra, co, wracamy przez te kolce? No wracamy, tak. Nie, jak to... Nie! Zapomniałem. Na dół. Ja tak samo, w tym samym momencie. Się zwaliłem na dół. Dokładnie, ja oczywiście jeszcze nie zapisałem i jeszcze raz. Muszę też przejść przez ten... Przez tą przepaść jeszcze raz. No, ja tak samo. Kurde. No, wiesz, jak ona już zlatywała, to sobie przypomniałem, kurczę, to jest drabina. I to dość długa. Tak. Nie ma szans na przeżycie. Nie. Aha, bo tutaj będziemy znowu przez te kolce, tak? Pływać, jak to było? No, chyba, że znikną nam. Nie, już takie, słyszę. Takie słyszę. Dobre będą. Już się słyszę, że dziabią. Jezu. Nie. Udało się. A znowu... Znowu Gregoria. No. Trochę wiesz, taką bogą rodzicą mi tutaj zajeżdża. No dobre takie, wiesz, klimaty kościelne. Mm-hmm. Dobrze. No i co, to będzie do tego klucz? Tak. Mhm. Ale kurde, bo tam jeszcze po drugiej stronie tego kościoła, tej sali, tam też było jeszcze przejście. Tak, więc... mówiłeś, że tam jeszcze jedno przejście jest. Właśnie, więc nie wiem, czy to jakieś ma znaczenie. No jesteśmy na górze jakby tego kościoła, nie? W sensie... I tutaj na prawo kolejne drzwi brązowe. Mogę otworzyć? Tak. A tu dźwignia jest na lewo. Aha. Co tu jest? Ja otworzę. Aha, i tu jest jakiś artefakt tylko. Dobra, otwiera. Tak, to do wzięcia. Nie! O nie! Nie da się tego wziąć. Ej, wyjmij broń. Aha, my tu musimy włożyć. Musimy tu włożyć taką drugą rzecz. I pewnie my znajdziemy tam, gdzie ty byłeś. Tak, tylko że to jest jakby jedna połowa tego. A, tylko uważaj, by ci tutaj takie coś fajnego wyskoczy też, jak zabierzesz artefakt. Ale to można było to wziąć? Co ty mówisz? No, jak pójdziesz tam na samym koniec, nie? Aha, stąd! Dobra. Nie, wiesz co, bo ja tam otworzyłem dźwignię i w przejściu... Jest, widzę to.
No to trzeba wtrynić artefakt. Dobra. Tak, taki sam jak tamten. No to ja podejrzewam, że druga część tego artefaktu jest po drugiej stronie, nie? Tego... Ale ej, ja wziąłem? Wziąłeś? Aha, koleś, tak? Co no, ty? Musisz wyzyskać najlepiej go. Wiesz co? I aha, musisz... ten. No, ten taki au. Słuchaj, jak będziemy teraz chcieli wejść do tej drugiej sali, to ja myślę, że sobie możemy zakończyć. No, możemy. Dobra, to ja schodzę. Masz już ten artefakt, tak? Tak, ubiłeś go? Część. Nie, no, nie ubiłem. Czemu? Będzie ci tam łaził. Będzie łaził? Ale on nie jest taki, wiesz, dość tam trudny. Zresztą mamy Uziki, też możesz spróbować z Uziki. Nie chodzi za mną. Mhm. I masz ten drugie przejście, no nie? Też jest taka bramka do otwarcia. Drewniane drzwi, no może tak. No, to muszę to znaleźć. Jakby po drugiej stronie tego kościoła. No, ale tu będzie wyższa chyba szkoła jazdy, bo nie lubię tych ogni. Ach. A tutaj jeszcze jakieś przejście jest na... Gdzie? Na górze. Tu jakiś postument, co na nim jest. A naboje są brani. Tam, gdzie jest są drzwi do otworzenia, pewnie... A to zabrałem już, też zabrałem te naboje. No. I tam przy suficie jest taki... takie przejście. Przy suficie? Ale no. To nie stamtąd nie przyszliśmy czasem? Myśmy stąd przyszli, z tego suficie. Aha, dobra. No. Mi chodzi tylko o te drzwi drewniane. No dobra, to co ma tam wejść? I masz tam... Tak? Nie, no masz ognie. Zobaczyć, ognie mam. No to dobrze, będziemy ognie, słuchajcie, kminić i męczyć w następnym odcinku. Dziękujemy wam za dziś i do następnego. No dobra, cześć. Pa, pa.